Żadnej szansy. Po prostu mnie zgłosili ci, co już pracowali, między innymi Helena. Jak tylko przyszła Armia Radziecka, to Helena od razu pojechała do Wilna i jako lekarz została zmobilizowana w pewnym sensie, ale to by jeszcze w Wilnie byli Niemcy. Początkowo, później byli już Rosjanie, zajęli Wilno i od razu powstała lista Polaków, którzy mogliby i zgodziliby się pracować w biurach PKWN-u w Lublinie. I osoby zapisane na tę listę tam. Ja nie zgłaszałam się, nikt mnie nie... Mnie zgłoszono, nie ja zgłaszałam się. Osoby zapisane to byłam ja, byli świeżeccy, była Helena. I z chwilą, kiedy wylądowaliśmy, że tak powiem, z autokaru, samochodu ciężarowego, a nie autokaru, który wjechaliśmy z lotniska lubelskiego do Lublina. Wylądowaliśmy na ulicy Spokojnej, to była ulica, na której przed wojną było województwo, gmach województwa i po wojnie zresztą też, ale nie od razu, teraz jest tam gmach województwa. Tam było prezydium PKWN. Słuchajcie, to było niesłychane wrażenie, jak w pewnym momencie jedziemy ciężarówką już z lotniska do Lublina i widzimy sklepy, wszędzie napisy polskie, wojsko w polskich mundurach. To jeszcze teraz mi ciarki po plecach idą, jak pomyślę o tym. To niesłychane wrażenie robiło po tym całym galimatiasie wojennym. Wojna była, powstanie w Warszawie trwało, myśmy wiedzieli o powstaniu w Warszawie, wszystko wiedzieliśmy. Tu były polskie napisy, było polskie wojsko.